Firma NEAPCO w Praszce zainwestuje ponad 20 milionów złotych na realizację kilku inwestycji. W tym miejscu będzie budowany obiekt Centrum Badań i Testów, dzięki czemu będziemy mogli szybciej produkować prototypy dla naszych klientów, jak również badać parametry wytrzymałościowe naszych produktów. Kolejnym elementem jest oczyszczalnia ścieków i rozbudować produkcję o kolejne linie obróbcze czy też maszyny odlewnicze. Dalej planujemy rozbudowę hali. Na początku to będzie obiekt magazynowo-produkcyjny z potencjałem do dalszego rozwoju na halę produkcyjną. Będziemy tutaj budować prototypy do naszych innowacyjnych produktów. Będziemy je testować, będziemy mieć podnośnik samochodowy, będziemy instalować oprzyrządowanie na półosi bezpośrednio na samochodach, będziemy je testować na samochodach, przez co nasze produkty będą jak najlepiej dostosowane do potrzeb rynku. Wszystkie inwestycje mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Dzięki realizacji tego zadania możliwe będzie podniesienie jakości produktów i nawiązanie nowych kontraktów biznesowych. Idziemy w rozwój myśli technologicznej, rozbudowujemy Centrum Rozwoju Produktu i Procesów. Do tego stawiamy duży nacisk na ochronę środowiska. To w tej chwili się nazywa w szerokim świecie motoryzacji tak zwane sustainability, czyli zrównoważony rozwój, ale on dotyczy wszystkiego. Współpracy z lokalnymi władzami, z ludźmi, ochrona środowiska i oczywiście manufacturing, nie? Od tego jesteśmy. Firma NEAPCO jest jednym z największych pracodawców w gminie Praszka. Zatrudnia ponad 900 osób. Firma mimo osłabienia związanego z pandemią stawia na rozwój. Od lat produkuje podzespoły dla dużych firm z branży automotive, takich jak BMW, Ford, Daimler czy Volkswagen.